Trzeci dzień w północnej Bawarii. Jesteśmy w samym sercu Bambergu, najlepiej zachowanego średniowiecznego miasta w Niemczech. To jest taka nie lada gratka dla Michała, dlatego, bo miasto Bamberg słynie z produkcji piwa. Produkowanych jest tu 50 gatunków różnych piw, więc dla takiego piwosza jak Michał, no to możecie sobie wyobrazić, że to konkretna atrakcja będzie. No na pewno coś spróbuję. Będziemy się poruszać głównie w samym centrum, które jest nazywane Wenecją. Za moimi plecami pięknie wymalowany stary ratusz, który, ciekawostka, jako został zbudowany przez świeckich obywateli miasta w ramach protestu przeciwko władzy biskupiej. Wbili pale w rzekę, usypali ziemię i zbudowali swój ratusz na ziemi, która nie należała do biskupa. Początkowo gotycki budynek został przebudowany w XVIII wieku w stylu barokowo-rokokowym. Wówczas też pojawiły się na elewacjach pierwsze malowidła, jednak te, które widzimy dzisiaj, zostały namalowane w połowie XX wieku w stylu nawiązującym do ówczesnego malarstwa iluzjonistycznego. Dom z muru pruskiego, jakoby doklejony do budynku ratusza, służył jako mieszkanie dla dowódców straży. Od 1995 roku w budynku mieści się największa prywatna kolekcja porcelany w Europie i największa prywatna kolekcja fajansu strasburskiego poza Francją. Bamberg zbudowany jest na 7 wzgórzach, podobnie jak Rzym, co napawa ogromną dumą jego mieszkańców. Charakterystyczne zielone wzgórza z licznymi, widocznymi już z daleka iglicami to wizytówka miasta. Centrum tej miejscowości rozciąga się nad doliną rzeki Regnitz. Część wyspiarska miasta leży pomiędzy prawą i lewą odnogą rzeki. Prawą odnogę rozbudowano do kanału Main-Dunaj. Prawdopodobnie pierwsza wzmianka o Bambergu pochodzi z 902 roku. Obecnie jest on najchętniej odwiedzanym miastem północnej Bawarii. Stare miasto jest jednym z największych, w dużej mierze nienaruszonych zabytkowych centrum miast w Niemczech, co przyciąga tłumy turystów. Mamy odrobinę nowoczesności, też na sztuczno postawiony budynek z restauracją. Rewelacyjna sprawa, tutaj niemal każda knajpa oferuje beer to go, czyli można sobie wziąć szklankę z piwkiem, płaci się depozyt za szklankę, można sobie chodzić z tym piwem, pijąc piwo, zwiedzać, a później się odnosi szklankę i odbiera kaucję. No po prostu rewelacja, no wyobraźcie sobie to w Polsce. Przed nami katedra świętych Piotra i Jerzego, główna świątynia katolicka miasta. Ważny przykład XIII-wiecznej architektury, jak możemy tutaj zobaczyć. Późny romanizm, wczesnym gotykiem francuskim. I takie dwie ciekawostki. Pierwsza to, że jest to miejsce spoczynku papieża Klemensa II. Oraz druga, że w tej oto świątyni znajdują się relikwie gwoździa z drzewa chrystusowego. Po przeciwnej stronie placu katedralnego widzimy budynek ze wspaniałymi fasadami. Jest to nowa rezydencja, która doskonale ilustruje styl życia i status książąt biskupów. Był to pierwszy duży pałac zbudowany we Frankonii w epoce absolutyzmu. Do 1802 roku był siedzibą książąt biskupów bamberskich, którzy byli nie tylko zwierzchnikami kościoła, ale także świeckimi władcami regionu. Wspaniałe wnętrza zachowały autentyczny klimat książęcej rezydencji. Zwiedzanie jest możliwe codziennie, a wejście kosztuje 6 euro. Po zwiedzaniu możecie zrelaksować się w ogrodzie różanym z kawiarnią i wspaniałym widokiem na Bamberg. I jeszcze jedna rzecz. Co łączy katedrę w Bambergu z kościołem mariackim w Krakowie? A na ołtarze, w tej katedrze, ołtarz Salwatora wyrzeźbił Witt Stwosz, czyli artysta z późnego gotyku, który wyrzeźbił również ołtarz w kościele mariackim. Dziś mamy bardzo mało czasu, więc pokazujemy Wam tylko najważniejsze rzeczy, które można zobaczyć w tym mieście. Natomiast całe miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc uwierzcie nam, że jest tutaj co robić. Można spokojnie spędzić tutaj cały dzień, włócząc się po tych fantastycznych uliczkach i degustując lokalne trunki. Okej, będąc w Bambergu, jeżeli lubicie piwka, ja akurat mam w tej chwili Weizena, kapucinera, natomiast specjalnością Bambergu jest piwo Schlenkerla Rauchbier,
Jest to piwo dolnej fermentacji z użyciem specjalnego słodu, który właśnie się nazywa Schlenkerla. I tak w skrócie, jest to ciemne piwo, które smakuje tak, jakbyście pili kiełbasę z grilla. Jest super. Ja jestem w stanie wypić jedno takie piwo, nie więcej, natomiast znam takich, którzy lubią wypić więcej. Jest naprawdę niepowtarzalne i można je kupić bez problemu w Polsce. Na południowy wschód od Bambergu rozciąga się piękna Szwajcaria frankońska, która jest północną częścią Jury Frankońskiej. Podziwiamy z okien zabytkowego pociągu, który ciągnie parowa lokomotywa z Ebermannstadt do Güswinstein. Bilet w obie strony kosztuje 17 euro, dla dzieci do 14 lat 9. Młodsze do lat 6 mogą podróżować za darmo. Szwajcarię frankońską charakteryzują wapienie i dolomitowe skały Jury Białej. Jest to typowy krajobraz krasowy z głębokimi dolinami rzecznymi i suchymi jałowymi płaskowyżami. Charakterystyczny górski i pagórkowaty krajobraz, gdzie możecie podziwiać imponujące formacje skalne i jaskinie oraz duże zagęszczenie zamków i ruin. Jest jednym z najstarszych regionów wypoczynkowych w Niemczech. Turystyka rozpoczęła się tu na początku XIX wieku. Bardzo przyjemnie przygotowana trasa. Bardzo. Następne schodki. Szwajcaria frankońska ma ponad 6,5 tysiąca tras wspinaczkowych i jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów wspinaczkowych na świecie. Uznawana też za jeden z najważniejszych niealpejskich obszarów wspinaczkowych ze względu na licznie perforowane skały i nawisy. My dziś nie będziemy się wspinać, ale krótki górski spacer w tych terenach jest wręcz obowiązkowy. Startujemy więc trasą w małej wiosce Tüscherwald, nad którą stromo góruje imponująca skała z tarasem widokowym na najbliższą okolicę. Ta formacja skalna jest pozostałością rafy, która wyrosła w tropikalnym morzu w okresie jurajskim. W ciągu tysięcy lat wbiła się w Dolomity Frankońskie i teraz wygląda z góry jak samotna wyspa w Morzu Zieleni. W dzisiejszym krótkim odcinku to już wszystko. Zostajemy z dużym niedosytem, więc pewnie jeszcze zawitamy w rejony Bawarii. Tymczasem dziękujemy Wam, że wytrwaliście z nami do tego momentu. Zapraszamy do komentowania, lajkowania i subskrypcji. Linki do ważniejszych miejsc jak zwykle znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia!